Zespół Żywca wita Państwa Wojciech Zieliński. Po efektownym rozpoczęciu sezonu najbliższa dwudniówka bez gonitw imiennych. Nie oznacza to jednak, że zabraknie emocji. W 13 gonitwach zmierzy się ze sobą prawie 100 koni pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej. Tym razem kłusaków nie będzie. W dwóch gonitwach pula nagród przekroczy 15 tysięcy złotych. Niektórzy trenerzy ostrożnie wkraczają w sezon, a inni właśnie teraz wykorzystują swoją szansę, zapisując do gonitw liczną stawkę. Pan trener Kazimierz Rogowski jak na razie zapisuje najwięcej koni do gonitw, no bo najwięcej tych koni ma pan w stajni, ponad 100, dotychczas 2 zwycięstwa. Czy to taka taktyka, żeby wygrać co się da, póki inne konie nie będą w formie, czy coś więcej? Nie, to jest... Na pewno była ciężka zima, dużo trenerów nie przygotowało koni. Moich koni dużo pracowały w zimę, także są na pewno o wiele do przodu. Trenerzy nieprzygotowanych koni mają dużo, a no, u mnie na pewno są te konie... Troszeczkę zimę pracowaliśmy silniej, dużo wyjeżdżaliśmy za granicą, biegały konie, także jest to dużym plusem dla mnie. Też we Włoszech? Tak, też we Włoszech, także pokazaliśmy też... Dużych wygranych nie było, no ale na pewno były drugie, trzecie miejsca, także... Przygotowanie do sezonu poprzez starty. Też poprzez starty i no, na pewno poprzez galopy. Panie trenerze, również w ten weekend pisze pan dużo koni i jest taka gonitwa 7 w niedzielę. Na 7 koni startujących jest 6 pana koni. Dekret, Bellamy, Jefferson, Rimigliano i Isuzu z tej 6, 5 biegała tydzień temu. Nie za często to? Nie, po prostu to jest tak krótki dystans, że to jest... Po prostu przetkanie, czy zrobienie tutaj 800 metrów, czy zrobienie wyścigu na 1300 metrów, to nie jest jakiś długi dystans, gdzie na pewno we Włoszech znam takich trenerów, którzy biegają tydzień po tygodniu na 3 km w płotach i w stypłach, także to nie jest jakiś taki, że konie są bardzo zmęczone. Na pewno trenują, na pewno po tym tygodniówce odpoczną troszeczkę dłużej. Tym bardziej, że są zgłoszone do derby i także tego, no mają taki maraton, bym powiedział. Czyli taki od razu mocny start. Panie trenerze, na zakończenie, przed tym weekendem 2-3 konie, które uważa pan, że naprawdę powinny się liczyć? Także w sobotę myślę, że powinna się liczyć tematyka i solidka, debiutka, która mi bardzo, bardzo dobrze pracuje. I później no myślę, że powinien walczyć też właśnie w tej obsadzonej mocno gonitwie dekret. Poprzedni sezon trener Sigonia miał znakomity. Ten też zaczął bardzo dobrze, bo w pierwszą dwudniówkę już ma po pierwszej dwudniówce 2 zwycięstwa. Przed tym weekendem koni trochę mniej pan zapisał, ale szanse są. No, biegają 2 koniki. Biegamy w niedzielę. Folbluty. Folbluty, tak. Biega z debiutu klacz finiszowa biega, która przyszła z dość poważnymi problemami, dlatego nie biegała dwuletnią. Ale w tej chwili doprowadziliśmy ją do stanu, jak się mówi, używalności. No i zapisaliśmy ją do debiutu, w debiutach biega. Myślę, że rusza się nieźle kobyłka i bez szans na pewno nie jest. Drugi koń? Drugi jest koń, nazywa się Turlej, którego dostałem od... Trenowany był Zachariewa, trenera Zachariewa. To jest Golejewski, 3-letni koń. 2 starty miał, także raz był tam 6, raz był chyba 2 albo 4, już nie pamiętam dokładnie. Ale też to troszeczkę były problemy z nogami na początku, ale w tej chwili wszystko w porządku. I dajemy mu szansę, bo jest zgłoszony do derbów, bo nie wiemy, co w tym koniu jeszcze w tej chwili drzemie, na ile go stać. Chcę, żeby mi ten wyścig cośkolwiek powiedział. Nagrywamy naszą rozmowę we wtorek. Przed chwilą odbyły się galopy na zielonym. Te konie też były? Też były na zielonym. Jak pan ocenia po galopach? No, nie, myślę, że pracę zrobiły dobrą. Jestem zadowolony z tej pracy, którą zrobiły. Pomimo wszystko, że nie były jeszcze na pełnym chodzie, jak to się mówi, bo ten tor jest troszeczkę mokry, jest to wszystko. Oszczędzamy, to jest cały sezon. Nie są konie tylko na jeden wyścig, jak to się mówi. Ale jestem z pracy zadowolony. Na obydwu pojedzie Anton Turgajew? No, na obydwu jedzie Anton Turgajew. Trener Adam Wyżyk przygotowuje swoje konie pod Warszawą, ale czasami jednak na torze trzeba bywać, choćby tak jak dzisiaj, żeby zrobić galop na zielonym. Tak, galop na zielonym, ale przede wszystkim wejście młodych koni do maszyny to jest podstawa i właśnie dzisiaj przywieźliśmy 2 młode klacze arabskie, które no już jedna chyba będzie biegała za 2 tygodnie. Ale powiedzmy, co będzie biegało w ten weekend, bo nasz program tego dotyczy. No właśnie też mam 2 młode Araby w zapisie, nie było dużo chętnych, że tak powiem, trenerów do zapisania, musiałem zapisać 2 i biegają 2. Jak się nazywają? Eryn i Wilden i
No, takie najbystrzej zrobiły. Tydzień temu też byliśmy właśnie w Marzynie. W maszynie i na zielonym zrobiły tak najbystrze i te galopy takie, że tak powiem, ogarnęły się, niczego się nie bały, to po prostu pierwsze biegają, a czy są najlepsze z mojej stajni, to chyba jeszcze nie, te lepsze muszą się rozbiegać i tak to wygląda. A pięć pozostałych? Pięć pozostałych biega jeszcze debiutka Korabia, no to też ciężko powiedzieć, była w zeszłym tygodniu, robiła galop i z drugim zostanie takim koniem, który też jeszcze nie biegał, także zrobiła trochę lepiej od niego, to pierwsza została zapisana, ale to jest wróżenie z fusów, trzyletni debiuty. Jakby pan z tych siedmiu koni miał wybrać jednego i powiedzieć, no będę się cieszył jak wygra, bo ma szansę. No, w tych młodych Arabach zawsze chyba człowiek liczy na, że tak powiem, na szansę, że koń może wygrać, bo jeżeli młody koń dobrze pracuje i jeszcze się nie zna konkurencji, to jest łatwo się cieszyć, że ten koń może wygrać. Gorzej jest jak biegamy ze znanymi, że tak powiem, przeciwnikami, wtedy jest, że tak powiem, zawsze jakaś obawa. Szczepan Mazur pojedzie na nich? Tak, na jednym Szczepan Mazur na Wildenie, a Turgajew na Erynie. I to obydwa porównywalne konie. Trener Wojciech Holkowski bardzo dobrze zaczął sezon. W pierwszy weekend dwa zwycięstwa, jeszcze tylko 38 i będzie 40, czyli o jedno więcej niż w roku ubiegłym. Tak pan chciał zacząć ten sezon? No tak chciałem. No troszeczkę mnie tam jeden koń zawiódł, ale myślę, że rozkręci się w trakcie sezonu dalej, a także nie jest najgorzej. Ale to już historia. Pomówmy o tym, co przed nami, czyli sobota, niedziela w pana wykonaniu, w wykonaniu pana koni. No biega 7 koni. Myślę, że szansę mam. Jest tam pakier, który jedynie wagę ma dużo, ale nie najgorsza jałta biega. Biega Justycja, którą też liczę, także szansami jest też na jakieś zwycięstwa. Packer na początku był przymierzany do dłuższych dystansów, ale potem okazało się, że jednak to jest sprinter. Tak. Co jeszcze by pan polecił? No takie podchodzące konie są, ale na wygranie to będzie chyba ciężko. W nadchodzący weekend pobiegnie kilka niezłych koni trenera Macieja Janikowskiego. Które by pan wyróżnił? No zacznę od tego, że te konie jeszcze może nie są w takiej pełni super formie, bo zima, którą już mamy za sobą na szczęście, dała nam tu się sporo we znaki, szczególnie wiosną, która dopiero właściwie teraz przyszła. I konie są bardzo opóźnione i w pracy. Także te pierwsze wyścigi to takie jeszcze są trochę... Ale u innych trenerów jest podobnie. Nie, no oczywiście warunki wszyscy mieli jednakowe, no przynajmniej my tu na torze. Także no ja po prostu tylko nie biegałem pierwsze 2 dni ze względu na to, że tak uważałem, że nie jestem w stanie przygotować tak na pierwszy dzień koni, a nie chciałem biegać koni. To na co trzeba zwrócić uwagę? Niegotowymi w związku z tym biegają. Teraz zaczynamy dopiero tydzień później. No i konie są już tak powiedzmy, no oceniając na 4. Przygotowane. Myślę, że ze starych koni biega, zaczyna sezon Solosu. On całą zimę świetnie przezimował, wygląda tak, jakby w ogóle nie było zimy. To jest wyjątkowy koń. I w związku z tym liczę, że tak, te stare konie lepiej zawsze dają sobie radę. On myślę, że ma szansę nawet już w pierwszym wyścigu. To jest koń taki, który na wiosnę dobrze biega zawsze. Zresztą w zeszłym sezonie cały sezon do końca biegał bardzo dobrze. I co jeszcze? Z pozostałych koni no to biegają 2-3-latki. Tak jak mówiłem, no niestety biegałem w jednym wyścigu i Monshine i Senesino. Z tego względu, że nie było drugiej grupy w dystansie i Monshine, ponieważ jest szykowany do biegania w dystansie, no więc biegamy grupę niżej, trzecią grupę, żeby 2 kilometry przebiegł. Ale jeden z nich podobno źle wchodzi do maszyny, tak? No właśnie Senesino w zeszłym roku nie wystartował, były kłopoty i są nadal, z tym, że jest postęp. No, chodzimy codziennie, uczymy go do maszyny, jest wprowadzany prawie codziennie na torze zielonym. Jest już nieźle, mam nadzieję, że uda się go w sobotę załadować i że wystartuje. Jest to dobry koń, także myślę, że jeżeli ruszy, wystartuje, to i przebiegnie przyzwoicie.
tyle ze Służewca. Ponieważ w ten weekend zaplanowano mniej gonitw, wyścigi zaczną się nieco później niż zwykle. W sobotę o godzinie 16, w niedzielę o 15.30. Zapraszam.